Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Strupiń Małe. Jest to powiat chełmski, oczywiście województwo lubelskie. I teraz się odwrócę. Jesteśmy na zielonych polach firmy Osadkowski w lokalizacji, którą zdradziła już moja piękna siostra, ubrana w outfit polowy. Także dzisiaj firma prezentuje zarówno pszenicę, jak i rzepaki. Także jak najbardziej dla nas tematycznie, razem z przedstawicielami omówimy Wam poszczególne odmiany, może nie wszystkie, bo nie chcemy tutaj przynudzać, ale są to dla nas nowe odmiany, które nie są uprawiane w naszym gospodarstwie, nawet nie były w sumie testowane, ale może zobaczymy kiedyś. Jak najbardziej otwieramy się na nowości. Są tutaj odmiany zarówno z hodowli strzelce, rakt, naprawdę bardzo różnorodne odmiany, także nie będziemy przedłużać, zapraszamy Was do obejrzenia relacji z zielonego pola firmy Osadkowski w miejscowości Strupiń Mały. Tak, zapraszamy serdecznie. Gdzie moje oczy masz? O, daj, bo wychodzę. Ktoś inny będzie je miał. Plecakiem zmieniam kapcz. A na jednej nodze, czy ktoś postawi mi plac? Gdyby świat zawrócił, nie bałbym się na manowce pchać. Tour de France, ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj. Zarywam noce, biegnę jak psy, po drodze góry listy do ciebie. Od jutra będę wolny jak nikt w moim kalifere Paris. Zarywam noce, biegnę. Witam, Robert Jakielaszek, firma Osadkowski, dział nasion. Znajdujemy się na poletku demonstracyjnym odmiany Impresja. Jest to odmiana zarejestrowana w 2020 roku przez hodowlę roślin strzelce. Odmiana wyhodowana na polskich glebach, która skupia sobie wszystkie cechy, które są pożądane przez rolników. Czyli zaczynamy tutaj od plonu. Bardzo wysoki, stabilny plon o bardzo dobrej jakości parametrów skupowych. Bardzo dobra zimotrwałość 5 w skali coboru. Oraz bardzo dobre parametry zdrowotnościowe od choroby podstawy źdźbła. I tą odmianę możemy wysiewać także w monokulturze, jak i po kukurydzy. Kolejna odmiana RGTD pod hodowli Rakt. Jest to odmiana jakościowa w typie pojedynczego kłosa. Oznacza to to, że odmiana nie generuje niepotrzebnie rozkrzewień nieplennych. Co to nam daje? Zapewnia nam to optymalną obsadę łanu. Dzięki temu zdrowotność łanu jest zdrowsza, przewiewny. Rośliny nie konkurują o światło, nie idą w górę. Co za tym idzie, lepsza odporność na wyleganie. Odmiana ta również ma bardzo wysoką masę 1000 nasion. W badaniach rejestrowych najwyższa masa 1000 nasion na intensywnej technologii ponad 54 gramy. Plon, jakość, zimotrwałość. Odmiana RGTD pod. I tutaj mamy moją siostrę, za nią mamy kariatydę. O, właśnie. To nie znaczy, że trzeba. Proszę bardzo, zobaczcie, jakie masywne kłosy. Aż sobie. O nie, Marlenka, nie Marlenka. Zobaczcie tylko. 3-4 maksymalnie rozkrzewienia, które są plonotwórcze. Bardzo fajny, masywny kłos. Pszenica ozima, klasy A. Plonotwórczych kłosów, które później musi redukować. Idziemy dalej. Odmiana depot buduje plon poprzez ziarniaków w kłosie. Apostel, również klasa A. Ale tutaj chciałbym wytłumaczyć, bo 300 po odmiana Zerak. On się krzewi, dostosowuje, że tak powiem, ma zakodowaną tą krzewistość do... Naprawdę, tak powiem, bardzo ładnie się to prezentuje. Do swoich potrzeb, do stanowiska. I ta pięknie, odmiana, zdrowe kłosy. O bardzo... I tutaj znowu ilości ziaren, ale także jemzecie. Rakt. Odmiana ta, proszę Państwa, jest w badaniach rozpoznawczych coboru. Metronom z klasy A. W drugim plonie była na poziomie. Także w tej lokalizacji tutaj mamy. Ale bardzo ważną cechą tutaj tej odmiany. Na drugiej stronie jest Impresja. Jeżeli Państwo lubicie popatrzeć na grube ziarno, to tutaj jest. Zaj
Znajdujemy się na poletkach rzepaku ozimego, odmiana LG Austin. Jest to odmiana mieszańcowa z hodowli Lima Gren, odmiana średniowczesna o bardzo wysokim plonie. Numer jeden w badaniach rozpoznawczych coborów w 2020 roku. N-Flex, czyli efektywne gospodarowanie azotem. Odmiana o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn. Wybitna odporność na suchą zgnieliznę kapustnych, posiada gen RLM7. Odmiana, która także posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Dziękuję. Takich imprez jak ta w skali Polski jest aż 21. My w tej jednej aktualnie lokalizacji się znajdujemy i mamy okazję zapoznać się z ofertą danej firmy. Poza tym w każdym województwie takie poletko demonstracyjne się znajduje, więc Wy jako rolnicy, rolniczki oraz osoby interesujące się rolnictwem macie okazję zapoznać się również z ofertą, poznać ich odmiany firm, jakby nie było. A poza tym w zeszły weekend byłyśmy na targach Opolagra w Kamieniu Śląskim i miałyśmy okazję zobaczyć stoisko również właśnie firmy Osadkowski, także teraz zrobimy cofnięcie w czasie. Zobaczmy, jak wyglądało ich stoisko. Zapoznajmy się z rolnictwem precyzyjnym, jakie oferuje nam dana firma. I witam Was serdecznie w sobotę na Opolagrze, na stoisku firmy Osadkowski. Za moimi plecami, obok mnie w sumie już, coś, co w sumie kojarzycie z naszego gospodarstwa, a mianowicie mamy tutaj zestaw nawigacji z firmy Swawerken. Obok mamy coś nowego w ofercie firmy New Holland, no i w sumie też Osadkowski, czyli mamy tutaj nawigację z firmy Raven oraz obok coś takiego typowego, co już w sumie zdążyło się odbić jakimś echem wśród rolników, czyli ogólnie nawigację firmy Trimble. Witam Was wszystkich w sobotę na Opolagrze, na stanowisku firmy Osadkowski. Chcielibyśmy Wam pokazać tutaj nasz nowy produkt firmy Raven. Jest to marka w ostatnim czasie kupiona przez firmę New Holland. W ofercie posiadamy wyświetlacz CR12 z 12-calowym monitorem oraz SR1 odbiornik. Pracuje ten system w RTK, możemy go założyć na ciągnik wyposażony w przygotowanie do nawigacji. Posiadamy również system do ręcznego prowadzenia, który można rozbudować również do automatycznego prowadzenia w dokładnościach od 20 do 5 cm. Za chwilę zaprosimy Was do naszego ciągnika, który znajduje się tuż obok, w którym mamy zamontowany dokładnie taki wyświetlacz i ten odbiornik. Znajdujemy się w ciągniku New Holland T7-270 Autocommand. Wyposażonym w automatyczne prowadzenie. Tak naprawdę ciągnik w pierwszej fazie był wyposażony tylko w przygotowanie, w układ hydrauliczny, który steruje osią przednią ciągnika. My dołożyliśmy do niego wyświetlacz Raven CR12 i sterownik z odbiornikiem SR1. Obsługiwane jest to za pomocą układu hydraulicznego, a komunikacja następuje po sieci CAN. Montaż tego zestawu jest bardzo szybki, trwa to zaledwie 15 minut. Wyświetlacz jest duży, przejrzysty, wygodny w obsłudze. To chyba o mnie, szeroki spodnie ten styl, karatem zwiąże ich, a gdy będę w drodze, dzwonię i ratuj chcę, gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać. Francja, słony wróże, życie tylko tak mi daj. Zarywam noce piękne, jak sy, po drodze gubię listy do siebie. Od jutra będę wolny, jak nikt, w moim café de Paris. Zarywam noce piękne, jak sy, po drodze gubię listy do siebie. Od jutra będę gdzieś po nocach, będę raczej z tych, co zatańczy, zrobi pokaz, jak się kocha dziś. Już wracamy do Namciu, także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał.
opisie oczywiście przypinamy Wam link do strony oraz oferty firmy Osadkowski. A my co? Żegnamy się z Wami, lecimy w trasę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale.